naszej dzisiejszej gali boksu zawodowego Skok Wołomin Boxing Show. Panie i panowie, przed państwem Adilla Muhammadi! Muhammadi już w ringu. Do narożnika czerwonego zapraszam reprezentanta Polski, pięściarza grupy Babylon Promotion. Panie i panowie, przed państwem Paweł Głaszewski! Piszczy twardy niczym blat. Pierwsze starcie uderzenia na trzech czas. Na wstół gardy czasów grat. Piszczy twardy niczym blat. Zdolny bój, są krew, smakuje niczym staw. Wiesz, że siła zaczyna się tam, gdzie to wyjdzie. Zawsze na ciebie. Siła zaczyna się tam, gdzie kończy strach. Twardy do linii na gardę bierzesz ciosy strach. Pamiętaj, że siła zaczyna się tam, gdzie kończy strach. Nie masz wyboru wać, albo wykończyć się. Twoja siła zaczyna się tam, gdzie kończy strach. Jest ta zasada, by być kimś, musisz zostać sobą. Stój na nogach twardo, idąc nawet krętą drogą. Za wysoką gardą kryją się tygrys, się otrzyma swój cel. Iść do swego celu, nie możesz skoczyć. Czy pozby ten strok jeszcze tylko jeden krok, ciężko harowałeś na to, dzień, rok, rok. Ból nie dawał zastos, skurcze budzą w nocy. Nogi szybkie niczym kot, szybki strzał jak z procy. Opanuj szok, nie ma ludzi niepokonanych. Zadaj cios, zadaj ranę i pogłębiaj rany. Dzisiaj jest twój dzień, ten dzień należy do wygranych. Anioł stróż czuwa na tym, kto ma mięśnie ze stali. I już w ringu Paweł Głaszewski. Tylko jedna jedyna przegrana z Royem Jonesem Juniorem w Atlas Arenie w 2012 roku. Niejednogłośnie na punkty miał na deskach Jonesa. W moim odczuciu on nie zasłużył na przegraną w tamtej walce, no ale to już jest historia. Teraz przed nim pojedynek z Muhammadim. Muhammadi bardzo niebezpieczny. Zaczął od 7 zwycięstw Muhammadi i remisu w 8 walce, pierwsza porażka.
trzy przegrane, a i wszystkie przegrane z dobrymi zawodnikami. Leszek Jankowiak jako sędzia ringowy. Natomiast na punkty Paweł Kardynik, Grzegorz Molenda i Bela Florian. Mohammadi lubi atakować, lubi iść do przodu. Paweł gotów? Wysoki, szczupły, długie ręce. Czas proszę. Boks! Łażewski też raczej woli atakować, także można się spodziewać tutaj agresywnej walki. Mohammadi na razie jest lewym prostym. Podwójny lewy prosty. Łażewski raczej wolno się rozkręca. To nie jest bokser, który od początku jest bardzo agresywny. No i to widać na razie rozpoczęcie tej walki dla Mohammadiego. On zadaje ciosy. Łażewski w narożniku. No, trochę zaskoczył Francuz naszego reprezentanta. To na pewno wykorzystuje tutaj warunki fizyczne Mohammadi, dlatego że dłuższy zasięg ramion, stara się tutaj rozpoczynać atak lewym prostym. I teraz trafił też, doszedł prawy. Tam musi Paweł uważać. I teraz doszedł prawy podbródkowy. No, odczuł ten cios, chyba lekko zaproszony jest. Bardzo odważnie Francuz zaboksował, wszedł w dół, obniżył pozycję, ulokował ten prawy z dołu podbródkowy. Widać, że ma przegląd sytuacji zarówno w dystansie po raz kolejny. Prawy podbródkowy. Wydaje mi się, że Paweł Łażewski jest zamroczony. Lekko, ale odczuł te dwa ciosy. Niespodziewane rozpoczęcie tej walki. Faworytem był Łażewski, a znów kolejny cios od dołu doszedł do celu. Teraz dopiero w samej końcówce rundy zaczął Łażewski, strzelił lewym sierpowym. No, musiał dostać kilka mocnych ciosów, żeby ożywić się. Dobra akcja ze strony Łażewskiego. Odpowiedział na te dwa niebezpieczne ataki Francuza. No i w tej chwili musi Paweł zacząć boksować, szczególnie lewym prostym. Dlatego, że przy tym Francuz dwa razy jakby blokuje pierwszy atak Łażewskiego. Niebezpiecznie oddaje lewym. No, dobry atak w tej chwili prawym sierpowym. Przewaga fizyczna leży po stronie na pewno Pawła Łażewskiego, więc lepiej boksuje w końcówce tej rundy Łażewski, ale przegrał to starcie z Kretesem. No myślę, że tak, zaskoczył trochę Francuz to mnie takim zdecydowaniem w tej pierwszej rundzie. Proszę, ten prawy podbródkowy, będzie jeszcze jeden. O właśnie. Ale więcej luzu, balansu. Usztywniłeś się, Paweł, usztywniłeś się, stoisz sztywny. Balansu. No rzeczywiście usztywnił się tutaj Paweł Łażewski i Piotrek Wilczewski zwrócił na to uwagę, więcej luzu. Ten luz był u Mohammadiego. Nie, no na pewno, swobodniejszy w ruchach, w poczynaniach ofensywnych był Mohammadi, ale to jest 12-rundowy pojedynek, więc poczekajmy. Paweł to rutynowany pięściarz i myślę, że w następnych rundach wejdzie w rytm tego pojedynku i na pewno jego lewe sierpowe i konsekwencja to duża tutaj. Bardzo ciekawie się zapowiada ten pojedynek. Początek nie pomyśli
Głażewskiego, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Na trybunach wiele byłych i współczesnych gwiazd boksu. Jest Krzysztof Kosladowski, medalista olimpijski, jest Albert Sosnowski, Krzysztof Zimnoch, który przygotowuje się do kolejnej walki na gali Tomasza Babilońskiego, promotora dzisiejszej gali. Krzysiek Zimnoch wystąpi na gali w Wieliczce. Tam będzie występował w głównej walce wieczoru, a troszeczkę jest promotor Tomek Babiloński, robi tajemnicę, kto tam będzie rywalem. To z kolei odczuł cios Głażewskiego, prawy sierpowy, Mahomadi. Ruszaj głową, ruszaj głową, bardzo ładnie. I znów prawy podwórkowy, no nie ma recepty. Mahomadi mimo no, lepszych warunków fizycznych, dłuższych zasięgu ramion, widać, że ma jakby, jak to określić, no dobrze się czuje również w tym krótkim dystansie, przy tym długim zasięgu ramion, bo lokuje, potrafi zadać te krótkie ciosy. Ale to trenerzy wiedzieli, to widzieli jego walki, wiedzieli, że on w półdystansie w zwarciu też jest dobry, chociaż warunki predestynują go do pojedynku na dystans. Tak, trwa Paweł, spowolnie. Minuta do końca, Paweł, uważaj. Po blisko, jakbyś w niego stoisz. Ruszaj się balansu. Tak! On szykuje Piotr Wilczewski, żeby balansował ciałem, no ale na razie sztywny, sztywny jest Głażewski. Teraz dopiero widzimy jakiś balans, dzięki temu uniknął ciosu, wyszedł z tarapatów. Swobodnie Paweł, swobodnie lewa ręka, był. Swobodnie, tak. Swobodnie, swobodnie, ale wciąż tej swobody brakuje. Pół minuty Paweł. To taka walka, powiedziałbym, z jednej i drugiej strony bardzo otwarta. Bo... Dużo mocnych ciosów. Tak. Nie było liczenia. Aczkolwiek słusznie. Cios chyba był, z tego co był, krótki. Ale to tak, tak. Jeszcze popchnięcie, tak. Stawką tej walki miał być pas WBO European, ale WBO nie zgodziło się, bo Mahomadi jest obowiązkowym pretendentem EBO. Zaproponowali innych rywali, no ale teoretycznie słabszych. Nie zgodził się na to Tomasz Babiloński. Także walka nie jest o pas. Nie gwarantuje ewentualne zwycięstwo Głażewskiemu wejścia do pierwszej piętnastki. No to jest właśnie ta sytuacja, końcówka rundy. Dobra decyzja sędziego Leszka Jankowiaka. Runda trzecia. Trzecia runda, no. Głażewski to długodystansowiec. Powinien się rozruszać. Głażewski, 6 pojedynków 10-rundowych, Mahomadi 3 pojedynki 10-rundowe, no, ale ma już za sobą pojedynek 12-rundowy. Walczył na dystansie 12 rund z De Geylem, z mistrzem olimpijskim. Przegrał. A to ciekawa historia, bo także w narożniku Głażewskiego jest Piotr Wilczewski, który również walczył z nim, no i obaj przegrali z De Geylem. Bardzo otwarte wymiany z jednej i z drugiej strony, więc taka walka na granicy, jakbym powiedział,
Każda akcja tutaj może się skończyć w jedną albo w drugą stronę. Ale zwietrzył Francuz, że te prawe podbródkowe wchodzą, czynią duże zniszczenie, już kilka razy w każdej rundzie próbował. I teraz jeszcze raz prawy podbródkowy. No nie jest przygotowany na tę obronę przed tymi prawymi podbródkowymi Głażewski. Więc zaskakuje go Francuz. Na pewno Francuz o tyle lepiej się czuje, widać tutaj nawet przy tym zasięgu ramion w ataku i wtedy, kiedy Głażewski przejmuje inicjatywę, tak jak w tej chwili, redukuje zdecydowanie skuteczność akcji ze strony Małchomadi. A teraz zachęca do ataku Mohamadi Głażewskiego. Potężne ciosy z obu stron. A tutaj knockdown wisi w powietrzu. Tak, bardzo, bardzo taki, powiedzmy, niebezpieczny dla siebie. Boksuje jeden i drugi. Widać to, to wyraźnie. I... Tak, Francuz zdecydowanie lepiej się czuje, jeśli ma inicjatywę, jeśli atakuje. I podobną charakterystyczną cechę ma Paweł Głażewski. On atakuje zawodnikiem znacznie bardziej skutecznym, tak jak w tej chwili, jeśli przyjmie inicjatywę. A końcówka rundy zdecydowanie dla Głażewskiego. Dla Głażewskiego oczywiście. No na razie trudna walka dla Głażewskiego. Dzisiaj są jego imieniny. No przydałoby mu się, żeby na swoje imieniny Pawła zrobił sobie prezent w postaci zwycięstwa. Nie będzie łatwo o to. Wiesz co, nie ma metody na złapanie jego. Francuz nie chce mu sprawić prezentu. To nie napije. To śmiało róż do niego. To jest końcówka tej rundy. Trudna przeprawa Głażewskiego, ale tego można było się spodziewać. Francuz. Wszystkie walki przegrane z rywalami z klasowymi, z Sanavią, z Cyklosą i z mistrzem olimpijskim De Geylem. I znów Francuz w natarciu. Mohamadi był mistrzem Francji w super średniej po zwycięstwie na punkty nad Hugo Kasperskim. Jeden raz obronił tytuł, pokonał Cedrica Bellasa. Próbuje Francuz cały czas ulokować ten prawy podbródkowy. Gdzie zastawił się na ten cios. Nie pomniejszymy. Balansuj, Paweł, więcej balansu. Stop! Boks! Więcej ruszaj tłowiem, bo on idzie do ciebie bezkarnie. Skontruj go lewo albo prawo. Ale balansuj tłowiem, swoboda. Jak robisz niepokój, to ustawimy, co będziesz bić. Stop, stop, stop! Paweł, nie bądź sprowadzaj. Ruch tłowiem. Cały czas Piotr Wilczewski prosi, żeby było więcej balansu ciałem, no ale... Tego balansu ciągle jest za mało. I cały czas przypomina, aby uważał na ciosy podbródkowe, bo tym prawym podbródkowym już kilka razy go zaskoczył Mohamadi. Balans, Paweł, rusz głową. Tak, obydwaj prezentują podobny styl. Lepiej się czują w ataku niż z defensywy. Stąd taki obraz tego pojedynku, że każdy próbuje, szczególnie Francja tutaj jest bardzo... Powiedziałbym zdecydowanie, jeśli chodzi o skracanie dystansu, mimo że jak powiedziałeś, on mógłby operować lewym prostymi czasami, to przy tych warunkach fizycznych próbuje cały czas skrócić dystans i szukać tutaj, tak jak w tej chwili, lewym
lewy sierpowy. Unik pod lewy sierpowy Głażewskiego. Rok temu Głażewski walczył w Atlas Arenie z legendarnym Royem Jonesem Juniorem, ale nie wiem, czy ten pojedynek nie jest dla niego trudniejszy właśnie z Mohammadim. Ten Mohammadi to jest naprawdę niezły bokser. Walczył o Mistrzostwo Europy, przypominam, super średni, mistrzem olimpijskim z Pekinu Jamesem DeGaylem. Przegrał jednogłośnie na punkty, ale miał DeGale kłopoty, rozciął Anglikowi lewy łuk brwiowy, wiele razy zasypywał go seriami ciosów przy linach i potwierdza te dobre. A teraz dopiero trafił Głażewski, osłabiony jest teraz i lekko zamroczony Mohammadi. To dobra akcja Pawła Głażewskiego, wreszcie złapał trochę rytm, rozluźnił się. No i teraz doping dla Głażewskiego, ale proszę, nie od... Piąta runda pojedynku Pawła Głażewskiego z Francuzem Hadjilahem Mohammadim. Rozkręca się powoli. Głażewski to długodystansowiec. Głażewski, ciekawa kariera amatorska. 196 walk, 166 zwycięstw, 28 przegranych, 2 remisy, 3 razy. No teraz atak Mohammadiego, ratuje się trzymaniem Głażewski. Nie trzymaj, przypomina Leszek Jankowiak. Nie stój tu, nie stój tu, nie stój tu, nie stój tu. Już lewa, już lewa. 3 razy Głażewski był mistrzem Polski. W 2005 roku, gdy zdobywał mistrzostwo w półfinale, pokonał 33-32 Mateusza Masternaka, który jest teraz mistrzem Europy. Czy coś takiego osiągnie Głażewski? No zobaczymy. Miał już propozycję walki z Cleverlym o mistrzostwo świata, ale zrezygnował. Wtedy był jeszcze nieprzygotowany. Teraz twierdzi, że gdyby taką ofertę dostał, to by przyjął ją. Jego promotor Tomasz Babiroński też oczywiście. No trafił prawym krzyżowym Francuz w tej chwili nad lewą ręką. Kontuzja, zapuchnięte lewe oko Głażewskiego. No ale stara się Paweł odpowiadać tutaj tymi mocnymi sierpami. Ale zepchnął Głażewskiego do obrony. Chyba przeszkadza to lewe oko, opuchlizna ociera, Paweł. Tak, zapuchło prawe oko, myślę, że to lewe, będzie, lewe oko. Tak, lewe oko, tak. Że to będzie trudno, tak. Trudno wyprowadzić, bo... Ma kłopoty z rywalem Głażewskim, ale doszły jeszcze kłopoty z okiem. Francuz bardzo konsekwentnie atakuje. To jest runda Francuza. Tak, na pewno tak wygrywa tę rundę. To na pewno tutaj utrudnieniem jest ta kontuzja prawego
oka Pawła Głażewskiego i wygląda pole, to coraz gorzej. Tak, pole widzenia się zdecydowanie zawęziło, więc tutaj nie ma. No i dużo roboty będzie teraz. No, pierwsza rzecz, trzeba będzie przejechać żelazkiem, ale czy to pomoże? Jeżeli zatrzyma, to na krótko chyba opukliznę. Ale słuchaj, nie zatrzymuj się na początku rundy, on zawsze cię zaskakuje czasami. Nie ma. Tak, widać, że ma kłopoty z widzeniem Głażewski. Pojawił się lekarz w jego narożniku, ale dopuszcza Głażewskiego do walki. Zaskakuje cię pierwszą. Nie da się teraz zaskoczyć. Nie da się teraz zaskoczyć. Schodzimy, schodzimy. Agresywnie zaczyna rundy Mohammadi. Prosiły Piotr Wilczewski, żeby tym razem Głażewski nie dał się zaskoczyć. No nie dał się zaskoczyć, sam zaczął agresywnie, ale znów jest zepchnięty do obrony. Paweł, nie trzyma. Boks! Zatrzymuj się, Paweł! Nie łap go! Głaszczy czeka. Paweł! Paweł! Parę z głową, już tu łapie. Nie zatrzymuj się. To jest zawsze parę sekund, on zaznacza. Na razie nie wygląda to dobrze, Andrzej. No bardzo konsekwentnie atakuje Francuz i uzyskuje przewagę. Po raz kolejny udany atak Francuza. Prawy na tu, prawy na górę. No miejmy nadzieję, że Paweł Głażewski złapie wreszcie rytm i nawet przy tym ograniczonym widzeniu. Francuz nie daje mu miejsca absolutnie na przeprowadzenie jakiegokolwiek ataku. No w tej chwili dobry lewy sierpowy Głażewskiego, zablokowany przez Francuza. Jak czołg do przodu, cały tak, czas tak. Mohammadi. Widać wyraźnie, że ten styl boksu nie pasuje tutaj Głażewskiemu. On musi mieć więcej miejsca na przeprowadzenie skutecznych akcji ofensywnych. Mocnym koronnym ciosem Głażewskiego jest lewy sierpowy. Tutaj Francuz widać, że mocno dobrze przeanalizował styl Polaka, bo parokrotnie, mimo że jest wyższym zawodnikiem, to uniknął tego lewego sierpowego, unikiem w dół, tak jak ten. No, dwa mocne ciosy proste doszły do celu. Rozbija Głażewskiego. Cepnął Głażewskiego do desperackiej obrony. Coraz więcej ciosów spada na Głażewskiego. Leczuje, przetrzymuje. No Głażewski to już się robi jednooki wojownik. No na pewno ma ograniczone pole widzenia, więc to trudno cokolwiek oceniać i zrobić. No teraz dobry atak, wreszcie się uruchomił trochę.
trenera Wilczewskiego. Pokaż jaja, pokaż charakter. Na razie Paweł Głażewski przegrywa ten pojedynek. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Wielkie doświadczenie, on trenuje boks od 11 roku życia, już prawie 20 lat. Wcześniej też trenowali jego bracia. Nawiasem mówiąc, jego starszy brat Mariusz też był mistrzem Polski. Że w wadze lekkiej w 2002 roku, natomiast Głażewski był wicemistrzem Polski wtedy seniorów w wadze pośredniej. No, teraz jest to walka w kategorii półciężkiej. A na razie dobrze się to nie układa dla Głażewskiego. To bardzo konsekwentnie uzyskuje przewagę. Francuz tutaj trafia bardzo mocno tymi prawymi prostymi po raz kolejny. A Głażewski walczy już o przetrwanie teraz. Tak, to już jest bardzo trudny moment dla Pawła Głażewskiego. Ale on w ogóle nie widzi na to lewe oko. Ja myślę, że spogląda cały czas w stronę narożnika. Myślę, że szczególnie Francuz tutaj właśnie na te... Nic nie widzi. Chyba no nie widzi, tak. Patrzy się w stronę narożnika, bo tak jak trzeba oczekiwał, że Piotr Wilczewski rzuci ręcznik. Właśnie jest, czas tak najwyższy jest. Przerwać ten pojedynek. Tak, to już jest koniec. Znakomicie zawalczył Mohammadi. Niespodziewanie zakończył się ten pojedynek. Liczyliśmy na Głażewskiego. Głażewski też był optymistą, ale wygrał absolutnie zachmurzenie Mohammadi. Wygrał przed czasem, wygrywał również do momentu przerwania tej walki na punkty. Sędzia, wydaje mi się, że tutaj minimalnie uprzedził Piotra Wilczewskiego, który już podnosił ręcznik na znak poddania. Proszę popatrzeć, no jak on miał walczyć. Nie widział na jedno oko. Rzeczywiście nie było sensu kontynuowania tej walki. Druga przegrana Pawła Głażewskiego, o ile ta pierwsza z Royem Jonesem Juniorem była kontrowersyjna. W odczuciu wielu obserwatorów, także moim, niezasłużona, to tutaj no, nie było dwóch zdań. Absolutnie zasłużone zwycięstwo Francuza Hadzilaha Mohammadiego. Smutny Piotr Wilczewski. Nie tego się spodziewał. My też liczyliśmy na zwycięstwo Głażewskiego. Nie udało się. Może ta walka inaczej by przebiegała, gdyby Głażewski widział na to lewe oko. No na pewno poważna kontuzja, ograniczyła mu pole widzenia i tutaj Francuz to bezwzględnie wykorzystał. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że od początku ta walka nie układała się po myśli naszego reprezentanta. Ten styl, jaki prezentował Francuz, wyraźnie mu tutaj nie pasował. Dał się zaskoczyć już na początku. Od samego początku ta walka nie układała się dobrze dla Głażewskiego. A finał był też nieszczęśliwy. W pojedynku kategorii półciężkiej zmierzyli się Adilla Mohammadi z Francji i Paweł Głażewski, Polska. Zwycięża w pierwszej minucie i 36 sekundzie siódmej rundy przez TKO. Adilla Mohammadi, Francja. A więc pierwsza minuta, 36 sekunda siódmej rundy przez TKO wygrywa Adilla Mohammadi. To jest jego 15 zwycięstwo, 3 przegranych i remisie. Natomiast Paweł Głażewski, druga porażka w karierze.
z Roy Jonesem Juniorem i teraz Hadzillą Muhammadim. My już się żegnamy, komentowali Andrzej Gmitrup i Andrzej Kostyra i oddajemy głos Mateuszowi Borkowi, który przeprowadzi wywiad.